Nie wczuć się. Dziewczynko, nie wczuć się. BBT, tym razem w nowym wcieleniu. O co chodzi? Jesteśmy wojowniczymi żółwy ninja. Ten strój pasuje do nas w 100% z racji tego, że jesteśmy wojownikami na stoku. Dokładnie tak. Mój kolega Leonardo wszystko wyczerpał. Cały temat. Wyczerpał temat. No dobra, chłopaki, tylko powiedzcie, jakie macie jeszcze atrybuty, bo widzę tutaj jeszcze coś jest. Kurde, jest. Jest kijek, jest maska, jest wszystko, więc dzisiaj wygrywamy chyba konkurs. Jest wszystko, jest wszystko. Czyli zamienił stryjek kijki na kijek. Tak, kijki na kijek, dokładnie. Pokaż ten helmet jeszcze. Pokażę go później nawet. Niech zgadnę, za kogo jesteś przebrany? Za krasnoludka? Za Papę Smurfa. Blisko było, ale daleko jednocześnie. Ale to musisz jeszcze popracować chyba nad charakteryzacją. Dlaczego? Wszystko mam. Czerwony ten, tu spodenki, czerwona czapeczka, niebieska bluzeczka, tip-top. No, broda jest taka bardziej blond jak siwa, ale nie mam konkurencji. Kwestia czasu. Dokładnie. Przepraszam, co masz na głowie? A, jestem Bobem Budowniczym. Mam kask w razie niebezpieczeństwa, jak się ściemni. Tutaj są miejsca na browary. Zaraz idę po piwo. Elegancko będzie tutaj po jednej i po drugiej stronie. To jest zaworek, taki się odkręca. No i jest rurka, która wkłada się do otworu gębowego. Trzeba uważać, żeby nie za daleko, bo wtedy browar może szybciej zniknąć z puszki, więc lekko będę dawkował te piwka. No, jestem zadowolony bardzo ze swojego przejazdu, ukończyłem. A Bob Budowniczy zawsze da radę. Dziękuję. Podobno się stresowałeś strasznie, że będziemy cię kamerować. To są plotki. Ile pojechałeś? 26-29 chyba. Wchodzisz dalej? I no pewnie. A nie będziesz powtarzał próby? No powtórzyłbym sobie jeszcze z dwa razy. Ale nie, czy mi taką dacie możliwość. Dzisiaj zbudowałem formę, wczoraj rozluźnienie organizmu, lekki spacer, dobry obiad u Ryśka, bryle, kura, wiecie, samo białko. Bryle to okulary. A, no bryle. A bryle to na trasę będę, tak. Jestem pod wrażeniem występów twojej uczelni. Tak, no prowadzimy bardzo dużą selekcję, odsiewamy strasznie dużo osób, zostają tylko ci najlepsi i jesteśmy bardzo zadowoleni. Po co ci trzy kiki? Nowy styl wprowadzam, tego z trzema kikami będziemy jeździć. Proszę bardzo, tutaj jeden ochraniacz, ten między nogi i tak będziemy jechać. Żeby ręce, żeby nogi były blisko siebie. Kochasz narciarstwo? Całym swoim sercem, całą swoją duszą. Jak to się robi? Podwójne złoto w ampach? Chyba lata doświadczeń. Jednak nie wiem. Jak oceniasz zawody? O, tutaj gratulacje od Ani w tej chwili. Jak pierwszy, jak drugi przejazd? Jak tak raz, jeszcze pewnie nie na spokojnie, ale jak to oceniasz? Na spokojnie nie, bo brak oddechu. Długie przejazdy, fajne jak na ampy, naprawdę super. No, pierwszy przejazd jechałam pierwsza. Więc zdecydowanie lepiej mi się jechało. Tutaj była troszeczkę taka rynna. O, nie dziura, to nie można powiedzieć, że to była dziura. Ale pierwszy zdecydowanie fajniej mi się jechało, a drugim była walka. Ale jakieś tajemnice smarowania na przykład? Nie smarowaliśmy. Na starcie nie smarowaliśmy, żadne finisze. Nie, na slalom. Nie trzeba, technika. Gratuluję raz. Nie udało się obronić tytułu. Czego zabrakło? No, nie udało się. Wydaje mi się, że na tych ampach i na gigancie i na slalomie pokonały mnie warunki, z którymi sobie nie radzę. Jest miękko, są dziury w różnych dziwnych miejscach i no, ja nie potrafię po takich warunkach jeździć dobrze. Kala potrafi i to wyszło.
No ale medal jest, także nie było aż tak źle, jakby się mogło wydawać z swojego teraz trochę ponurego nastroju. No jest troszkę ponury, bo tak jak w gigancie liczyłam tutaj na złoto, jest srebro. Za chwilę się będę pewnie cieszyć. No, jest brąz. Kobiety lubią brąz podobno. No myślę, że wolą złoto i srebro. Nie, ale cieszę się. Co prawda drugi przejazd był tragiczny, ale udało się, bo z pierwszego była przewaga nad czwartą, piątą i szóstą. No właśnie, miałeś jakąś taktykę specjalną? No chciałam dojechać, bo miałam sekundę na dalo, a potem już półtorej i chyba prawie dwie. Ale drugi przejazd przegrałam z tymi dziewczynami, ale w sumie opłaciło się, bo mam medal. No właśnie, co z nim zrobisz? Jak to co z nim? Powieszę sobie na ścianie. No tak, do reszty dołączę. Baton, na gorąco, gratulacje, drugie złoto na tych hampach. Bardzo się cieszę. O, młodzi tak mnie gryzą, widzisz, coraz bardziej. Ale jeszcze muszą potrenować. Pokaż, daj. Naprawdę gratulacje, bo coraz wyższy poziom jest. Z roku na rok jest coraz trudniej, chłopaki coraz szybciej jeżdżą, więc bardzo się cieszę. Chciałbym posłuchać, jak sapiesz. Szymek, gratulacje. Pierwszy twój medal na AMPach. No jestem bardzo zadowolony, że udało się ukończyć jeszcze. Dlatego są to moje pierwsze AMPy. I od razu miejsca na podium. Z tego co wiem, to też zdobyłem jeden złoty. Więc radość podwójna. No i co no, będziemy dzisiaj świętować wieczorem. Jaka taktyka na imprezę? Nie odpaść za wcześnie. Jakoś wytrzymać do dekoracji. Atak na złoto, udany, nieudany, niestety trochę zabrakło. Tak, niestety nieudany atak. Spadłem na trzecim miejscu, niestety. Trasa była ciężka. Nie pojechałem najlepiej drugiego przejazdu. Ale jestem trzeci. Myślę, że nieźle. Medal cieszy. Jasne, zawsze medal cieszy.